Panie trenerze, jak ocenia pan poziom meczu? To znaczy, jeżeli chodzi o poziom meczu, bardzo przeciętny mecz. Dla kibiców może był mecz ciekawy, bo padło 5 bramek. Wynik do końca się ważył jeszcze. No, z mojej strony no szkoda, bo trzeci mecz przegrywamy jedną bramką po takim meczu. Myślę, że decydującym momentem była 40 minuta, kiedy sędzia nie uznał nam bramki na 2-2. Nie było spalonego, bo zawodnik z drugiej linii wychodził. No ale to no, taka jest piłka. 2-3-2 do tyłu. Szkoda. Sędziowie w tym meczu właśnie niezbyt dokładnie oceniali sytuację. Widziałem, pan też się nie zgadzał z decyzjami arbitra głównego. Nie, no myślę, że poziom sędziowania, no to dużo ukrywać, no jest bardzo słaby jest poziom sędziowania. No ale to nie jest pierwszy mecz, także chyba człowiek musi po prostu tego przyzwyczaić. To nie jest tak, że błędy robione są w jedną stronę, są po prostu w dwie strony. No i tak wyszło, że akurat nam dzisiaj bramki nie uznali. Jakie cele ma Pogoń w tym sezonie? W tym sezonie mamy cel tylko jeden, utrzymać się w lidze, ponieważ dużo zawodników od nas odeszło. Jeszcze wcześniej, pół roku temu, stawiamy na naszą młodzież, którą pomału staramy się wprowadzać do składu. Chcemy się utrzymać. Jak to wszystko wyniknie, to zobaczymy. Na razie nie za szczególnie nam to wychodzi. Jak pan ocenia, Vitrosilicon Intra ma szansę na utrzymanie? Znaczy, jeżeli chodzi o drużynę z Iłowy, no to myślę, że tutaj w tej lidze jest bardzo wyrównany poziom tej ligi, także jeżeli będą walczyli tak jak dzisiaj, myślę, że na pewno powinni się utrzymać, bo są drużyny, na pewno większość drużyn w zasięgu, to są drużyny, w meczach tych decyduje jedna bramka, także życzę mi jak najlepiej w każdym razie. Dziękuję za wywiad. Panie trenerze, gratuluję wygranej, ale pod koniec było bardzo nerwowo. Czym to było spowodowane? Natomiast no, czym było spowodowane? No, nerwową grą, nie potrafiliśmy utrzymać się dłużej przy piłce i to powodowało, że przeciwnik miał co rusz jakieś sytuacje, głównie ze starych fragmentów gry. No i to jakby napędzało stres związany z utrzymaniem wyniku, ale no, trzeba powiedzieć, że cieszę się, że wygraliśmy nareszcie przed naszą publicznością. Może styl, w jakim wygraliśmy, nie był rewelacyjny, ale chcę przypomnieć, że tydzień temu przegraliśmy naprawdę w dobrym stylu 3-2, także wolę grać brzydko i wygrywać niż ładnie i przegrywać. Sędziowie w tym meczu niezbyt dokładnie oceniali sytuację. Widziałem, pan denerwował się, nie zgadzał z decyzjami arbitra głównego. Ja myślę, że no, jest to wkalkulowane w zawód sędziego, że jest człowiekiem, też ma prawo się mylić. Oczywiście w sytuacjach takich ewidentnych, no to można mieć zastrzeżenia do sędziego. Natomiast w szczegółowych nie, no tutaj tych ewidentnych na szczęście dzisiaj nie było tak dużo, bo były mecze, gdzie na przykład z Lanką Rzepin sędzia się bardziej mylił i w jakim stopniu wypaczył wynik spotkania. Natomiast tutaj dzisiaj sądzę, że ten sędzia wyniku spotkania nie wypaczył. Cały mecz grał nowy nabytek Vitrosilicona Intra, Sebastian Hordyski. Jak z jego grą dzisiaj? Ja myślę, że Sebastian musi się wkomponować jeszcze w zespół. Zagrał poprawnie, nie popełnił większych błędów. Widać, że nie jest jeszcze w 100% zgrany z zespołem. W jednej sytuacji mógł się inaczej zachować, nie powodując gdzieś tam sytuacji zagrożenia pod naszą bramką, ale na szczęście nic się nie stało. Uważam, że występ jego zaudany i myślę, że będzie z niego pożytek w przyszłości. Już czekamy na następną wygraną. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Pierwsze gratuluję wygranej, ale powiedz, dlaczego pod koniec taka nerwówka? Nie wiem, straciliśmy znowu przez dwa błędy, no bo i troszkę Marcina. Straciliśmy piłkę w środku pola, z tego poszła kontra i zrobimy jeszcze karnego. No i podał ramkę. A jak oceniasz pracę sędziów w tym meczu właśnie? Myślę, że sędziowali dobrze, mieli się dwie strony. Ani za nami nie sędziowali, ani wychodziło to z ich braku umiejętności niż bardziej niż jakiejś stronniczości. A jak współpraca z Sebastianem Hordyskim, nowym nabytkiem? Nowy, no jest stary. Z Sebastianem się grał. Znamy się z Sebastianem już dosyć długo. Rozumiemy się, że współpraca wychodzi dobrze. Jeszcze raz gratuluję wygranej i czekamy na za tydzień, na kolejną. No, dziękuję. Dzięki.